Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, co dalej z mieczami w Fortnite. Zanim zaczniemy, to uwaga! To już przedostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie na sprzęt gamingowy o wartości przekraczającej 5000 zł. Organizuje go nasza ekipa youtuberów i HyperX. Poza nagrodą główną, o której już wam powiedziałem, do wygrania są także bony do sklepu RTV Euro AGD, a więc warto jest spróbować swojego szczęścia. A aby to zrobić, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie i dokonacie zgłoszeń, za które dostajecie punkty. Im więcej ich zbierzecie, tym większa szansa na wygraną. Powodzenia! Aktualizacja 7.01 z tego tygodnia dodała na pole bitwy nową broń, klasy mitycznej, która do tamtego momentu nie była widywana w Battle Royale. Mowa oczywiście o tak zwanym Infinity Blade. Prawie każdy z nas miał już szansę poczuć, jak bardzo OP była ta broń na własnej skórze lub we własnych rękach. Można było nawet to porównać do trybu z rękawicą nieskończoności, tylko że osoba z mieczem mogła budować i być w oddziałach. Po ogromnej fali negatywnych przemyśleń na temat tej broni, na którą chyba wskoczył każdy, jeden z pracowników Epic Games na Reddicie wstawił post mający na celu dać nam znać, co dalej z Infinity Blade. Dowiedzieliśmy się, że Infinity Blade to pierwszy krok w kategorii broni klasy mitycznej w Battle Royale i że Epic ma w planach dalej wzbogacać rozgrywkę Battle Royale przymiotami o klasie wyższej niż legendarna. A w temacie Infinity Blade, to w aktualizacji 7.10, która powinna być w następnym tygodniu, ma zejść parę zmian w balansie tego przedmiotu. Aby zwiększyć ryzyko gracza z mieczem, ma zostać wyłączona dla niego opcja zbierania materiałów i budowania. Deweloperzy gry postarają się, aby to ryzyko było wysokie, ale posiadanie broni nadal było satysfakcjonujące. A na razie będą dalej monitorować efektywność Infinity Blade, aby później wprowadzić potrzebne zmiany. Aż tu nagle, w piątkowy wieczór, Fortnite na swoim Twitterze ogłosiło, że dodało do gry zbyt mocną broń bez konkretnej kontry, zwłaszcza w grze końcowej. Dlatego Infinity Blade zostało przeniesione do skarbca, czyli usunięte na jakiś czas lub na zawsze. A Epic Games popracuje nad swoim podejściem do przedmiotów mitycznych. I to tyle, ile na ten moment wiemy. Infinity Blade na pewno nie był udaną nowością w Fortnite i nikt nie będzie za nią tęsknił, ale na pewno jeszcze powróci w zbalansowanej formie. Dajcie znać, co wy o tym uważacie i jakie zmiany byście wprowadzili w mechanice miecza. Ja na pewno wyłączyłbym budowanie i dodał większe opóźnienie pomiędzy atakami. A w temacie kanału, to wczoraj rano, gdy robiłem filmik, padł mi mój dysk HDD, na którym miałem m.in. Windowsa i parę innych ważnych rzeczy. Stąd to opóźnienie i brak live'a. Na szczęście prawie wszystkie rzeczy, które wykorzystuję do filmikowania, mam na drugim, działającym dysku. A więc lecimy dalej. Do zobaczenia w busie bojowym!